Po kilku miesiącach utrudnień pasażerowie znów pojadą linią tramwajową numer 15. Już w sobotę wraca ruch tramwajowy na trasie pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. W związku z tym Zarząd Transportu Metropolitalnego zapowiada liczne zmiany w komunikacji. Fatima Orlińska. Na torowisku tramwajowym w katowickich Szopienicach wciąż trwają ostatnie prace, by w sobotę 29 lipca po czteromiesięcznej przerwie mógł powrócić tam ruch tramwajów. W ramach prowadzonej od kwietnia inwestycji na odcinku wzdłuż ulicy Obrońców Westerplatte tramwaje śląskie gruntownie przebudowały dwutorową linię, a tak zwany przystanek wiedeński ma spowodować, że pasażerowie będą bezpieczniejsi, ponieważ kierowcy będą zmuszeni redukować w tym miejscu prędkość. Inwestycja obejmowała przebudowę 600 metrów torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą techniczną, z jezdnią, z przebudową przystanków tramwajowych oraz obiektu mostowego nad rzeką Rawą. Przystanek przy poczcie w Szopienicach został zmodernizowany i został zbudowany jako przystanek wiedeński. To znaczy z uwagi na to, że nie było możliwości wybudowania stricte tego przystanku jako niezależnego elementu, to został wkomponowany w jezdnię. Jezdnia została podwyższona, także pasażerowie będą mieli wygodniejsze wsiadanie i wysiadanie z pojazdu i tutaj mówimy o kierunku do centrum Katowic. W związku z zakończeniem prac, a tym samym wznowieniem ruchu tramwajów od soboty na pasażerów czekają liczne zmiany w kursowaniu niektórych linii. Zarząd Transportu Metropolitalnego zachęca do śledzenia swojej strony internetowej, gdzie już można zapoznać się z nowymi rozkładami jazdy. Jeszcze na swoje trasy wraca linia 14 i 26, a poza tym warto również zapoznać się z nowymi rozkładami jazdy kilku linii tramwajowych i w tym przypadku chodzi o linie 7, 20, 21, 22 i 23. Te zmiany obowiązują również od 29 lipca, czyli od najbliższej soboty i w związku z uruchomieniem pewnych linii, na przykład linii tramwajowej 15, wycofujemy zastępczą komunikację autobusową T15. Takich zmian jest kilka. Przebudowa torowiska w katowickich Szopienicach to inwestycja warta blisko 10 milionów złotych. Wykonawca zapowiada jeszcze prace porządkowe w tym miejscu, co wiąże się z weekendowym wstrzymaniem ruchu. To planowane jest na pierwszy weekend sierpnia.